the kingdom of Mirtana, united by King Robar II. Dobra, chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach przed starszym bratem. Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. O bogowie! Rozwalają sobie łby! Nieźle! Na tej wyspie aż roi się od bandytów i niebezpiecznej zwierzyny. Jeśli mam cię zabierać na polowania, to będziesz musiał popracować wcześniej nad swoją techniką. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Nie ma to jak ciężki topór na plecach. Zgłodniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet okruszków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Pokaż.
Hej, ty! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby przeczytać wcześniej przepis i dokładnie podążać za instrukcjami. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Rozumiem. Nie znam się na otwieraniu zamków. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne i na zamkach znam się jak mało kto. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości.
Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. Ale jesteśmy tu i teraz. Tylko my. Dokładnie tacy, jacy jesteśmy. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. O, masz rację. Pozostawanie na Londram byłoby samobójstwem. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Napijmy się jeszcze. Za Archolos! Napijmy się jeszcze. Za Londram! Napijmy się jeszcze. Za Londram! Napijmy się jeszcze. Za Archolos! Napijmy się. Za Archolos! Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie... Poza tym, zostały nam jeszcze 2 butelki wina. A chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Dobra, dawaj to wino. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie, a później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował, ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę!
Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokvar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost.